Dzień dobry, Kuba. Co słychać dobrego w Kędzierzynie? Jak tam zdrówko? Cześć Elżbieta. Zdrówko bardzo dobrze, w Kędzierzynie też super. Wygrywamy, to najważniejsze. Forma jest. Śnieg stopniał, to szkoda. Co mam ci więcej powiedzieć? Czyli jesteś fanem zimy? No, nie powiedziałbym może, że jestem fanem zimy, ale mój pies jest dużą fanką śniegu, także ja automatycznie też muszę się stać. Teraz macie chwilę przerwy, no to masz trochę czasu, żeby się z psem pobawić. Ale chyba ciężko trenujecie, bo teraz było trochę grania w lidze, a przed wami w przyszłym tygodniu jest Liga Mistrzów. Jak tam No, znosicie te trudy? teraz nie mieliśmy za bardzo czasu na trenowanie, bo graliśmy cztery mecze środa, sobota, więc musieliśmy się skupić bardziej na odpoczywaniu niż na trenowaniu, ale teraz, tak jak mówisz, właśnie mamy cały tydzień, żeby się przygotować do tego turnieju. Mamy z soboty mecz przełożony, także mamy teraz czas na cięższy trening troszeczkę. U was w tym turnieju Ligi Mistrzów poszło wam wyśmienicie, można powiedzieć, bo były trzy mecze i trzy wygrane. Czy plan na Bełchatów jest podobny? Może nie, na pewno chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie i wiemy, że żeby to zrobić, musimy pokonać Bełchatów najlepiej za 3 punkty i ten mecz będzie prawdopodobnie kluczowy. Jeżeli uda nam się to zrobić, to później właściwie będzie trzeba z mniejszą presją oczywiście też wygrać te mecze, ale nie będziemy mieli noża na gardę. Na tym nam najbardziej zależy i na tym się skupiamy, żeby postawić ten pierwszy krok, a potem zobaczymy. No właśnie, ta Liga Mistrzów jest trochę inna niż w zeszłym roku i jest to, nie wiem, cięższa formuła, czy lżejsza jest tak zagrać trzy mecze z rzędu, czy jednak tamto podróżowanie i ta większa przerwa była wygodniejsza dla was? No ja mogę tylko raz w swoim życiu miałem sezon z Ligą Mistrzów. To był mój pierwszy sezon, jak byłem w Bełchatowie. I wtedy też nie mieliśmy zbyt dalekich i ciężkich wyjazdów, ale wiem, że losowanie może nie być tak udane i można latać wiele godzin z wielogodzinnymi przesiadkami i generalnie tracić praktycznie 4 dni na to, żeby zagrać jeden mecz w Lidze Mistrzów. Także myślę, że to wszystko zależy od losowania, ale taki turniej, szczególnie jak jest się organizatorem i nie trzeba wyjeżdżać z kraju na taki turniej, to na pewno jest o wiele większa wygoda. Fizycznie myślę, że i tak jesteśmy przygotowani, tak jak my, tak samo jak inne zespoły, które grają w Lidze Mistrzów, żeby takie 3 mecze z rzędu zagrać. Szczególnie, że trenerzy bardzo często rotują składem i mało kto gra wszystkie 3 mecze od początku do końca, więc jeśli chodzi o fizykę, wydaje mi się, że to nie jest aż tak wielkie obciążenie, a na pewno wygodą jest to, że te podróże jednak gdzieś tam odchodzą. Dobra, to załóżmy, że awansujecie teraz z tego pierwszego miejsca, z kim Kuba Kochanowski chciałby zagrać. Przeciwko komu? Nie myślałem nawet o tym jeszcze za bardzo. Myślę, że tak naprawdę jak awansujemy, wyjdziemy z tej grupy i zagramy w ćwierćfinale, to już nie będzie żadnych łatwych meczów, więc wydaje mi się, że ważniejsze będzie to, żeby nie podróżować jakoś bardzo daleko, bo jeśli chodzi o poziom sportowy tego meczu, to na pewno będzie na najwyższym poziomie, więc przeciwnika może nie będę sobie teraz wybierał, bo chciałbym najpierw jednak wyjść z tej grupy, ale mam po prostu nadzieję, że unikniemy wielogodzinnej podróży. A takie sportowe marzenie i ten finał Ligi Mistrzów to z kim? Jeżeli będę miał okazję grać w finale Ligi Mistrzów, to na pewno będzie to topowa drużyna ze świata i tak samo jak w tym ćwierćfinale, będzie to jeden z najtrudniejszych meczów w moim życiu prawdopodobnie. Także przeciwnik też nie będzie miał wielkiego znaczenia. Myślę, że samym moim marzeniem będzie to, żeby znaleźć się w tym finale. Właśnie tych twoich sportowych marzeń, to tam już chyba niewiele zostało do spełnienia, bo tak i z kadetami, i z juniorami, taki jesteś złoty chłopak trochę. Później jeszcze było to Mistrzostwo Świata również z seniorami,
Ale ta drużyna, jak tak popatrzyłam na te Mistrzostwa Świata Juniorów 2017, no to wszyscy teraz gracie w Plus Lidze. No nic, tylko pozazdrościć. A kumplujecie się dalej? Bardzo dobrze się trzymamy wszyscy razem, mamy ze sobą stały kontakt. Jak przyjeżdża jedna drużyna do drugiej, to zawsze się gdzieś tam próbujemy spotkać. Teraz w czasach koronawirusa oczywiście nie jest to aż tak bardzo możliwe, ale generalnie ten kontakt nie zanika między nami. Gdzieś tam cały czas go utrzymujemy i myślę, że to jest super. Bo wygląda na to, że ty jesteś niby młody, chociaż powiedziałabym, że całkiem młody, ale już jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem. I tak na przestrzeni tego czasu, jakbyś porównał może to granie, które było z juniorami, z trenerem Pawlikiem, a tym, co teraz jest w kadrze, to gdzieś tam ci przeciwnicy są coraz trudniejsi, czy po prostu to jest inny rodzaj grania? No, jeśli chodzi o taki czysto sportowy, techniczny aspekt, no to oczywiście poziom meczów wzrósł w sposób nie do opisania. Te mecze są o wiele trudniejsze, jakby punkty zdobywa się o wiele ciężej i to jest naturalna kolej rzeczy, bo gramy z coraz lepszymi przeciwnikami, my jesteśmy coraz starsi i tak samo wszyscy wokół nas się rozwijają. A jeśli chodzi o takie zaangażowanie emocjonalne, to niewiele się zmienia, bo tak naprawdę teraz, czy to były Mistrzostwa Świata Seniorów, czy Mistrzostwa Świata Juniorów, to z perspektywy powiedzmy juniora graliśmy docelowe swoje rozgrywki i emocje były jakby no, największe, jakie da się osiągnąć. Potem byliśmy na Mistrzostwach Świata Seniorów i sytuacja się powtarza, że jest to docelowa impreza. Jakby najwyższej rangi, którą aktualnie możemy zagrać, i też emocje są największe, jakie da się osiągnąć, i podejrzewam, że tak będzie potem z każdym kolejnym turniejem, na który będę miał oczywiście okazję pojechać. No ale tak jak mówię, jeśli chodzi o sam poziom sportowy, no to oczywiście teraz jest to, mecze są na nieporównywalnie większym poziomie. Jakiś czas temu rozmawiałam z Olkiem Śliwką, który jest twoim sąsiadem, i mówił, że strasznie ci uprzykrzał życie podczas kwarantanny. To Ja w ogóle prawda, tego nie czy nie? skomentuję, bo potem chłopaki z Polsatu robią jakieś nagłówki, ludzie w to klikają, potem są jakieś plotki. Ja z Olkiem się bardzo lubimy, ustalmy to od razu, nikt nikomu sobie nie przeszkadza, jesteśmy super sąsiadami i kropka. I dalej o tym nie rozmawiajmy, bo ja jeszcze zaraz coś palnę, będzie kolejny clickbait, będzie kolejny artykuł, a potem jak się wchodzi, to ludzie są zawiedzeni, że to nie chodzi o to, o czym sobie pomyśleli na początku, także ten temat może. Olek mówił, że po prostu mu pisałeś SMS-y, że strasznie dużo piłką uderza, no. No i widzisz, i to już są pomówienia i plotki. Nie strasznie dużo, tylko raz mu napisałem. Odbił może z 5 razy. I wiedziałem, że on się nudzi, ja się nudziłem, i generalnie nie było tam nic niemiłego ani nic, że tak powiem, złośliwego. Także tak jak mówię. Proszę to zapisać, proszę to nagrywać. My się z Orkiem bardzo lubimy, nie ma żadnych konfliktów, jest super. Dobrze, dobrze. Ja wam wierzę, ja was znam, ale no. A powiedz mi, czy w tym kędzierzynie to jest fajnie, czy nie fajnie? I jak w ogóle jest po tej zmianie klubu dla ciebie? Bo ty byłeś 2 lata w Olsztynie, później 2 lata w Bełchatowie, teraz Kędzierzyn. No, na tą chwilę najlepiej mieszka mi się właśnie chyba w Kędzierzynie, ale pewnie jest to troszeczkę wypaczone tym, że mam psa i ogólnie jakość mojego życia znacznie wzrosła, kiedy kupiłem sobie właśnie tego pieska. A jeśli chodzi o Kędzierzyn, no to właśnie warunki do posiadania psa są bardzo fajne, bo jest bardzo dużo lasów, jakichś tam małych zbiorników wodnych, gdzie można się przejechać na spacer praktycznie. Ja mieszkam 30 metrów od lasu i mogę sobie bez problemu psa wypuścić na spacer. A jeśli chodzi o takie życie poza spacerami z psem, że tak powiem,
to dopóki nie było koronawirusa, to było fajnie w Kędzierzynie, bo były dwie, trzy fajne restauracje, można było sobie wyjść, jest gdzie wypić kawę, także wszystko, czego człowiek tak na co dzień potrzebuje. No a teraz, kiedy wszystko jest zamknięte, to tak naprawdę wszędzie mieszka się tak samo, bo życie sprowadza się do tego, że siedzi się w domu, wychodzi się na trening, ewentualnie z psem, no i to tyle. W takim razie, Kuba, ja Ci życzę dużo wolnego czasu na świeżym powietrzu z pieskiem i przede wszystkim zdrowia. No i żeby ten turniej Ligi Mistrzów poszedł po Twojej myśli. Dziękuję bardzo.